Znajdujemy się w zespole pałacowo-parkowym w Ostromecku, będącym własnością miasta Bydgoszczy, a zarządzanym przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. To miejsce, do którego zapraszamy gości chcących spędzić czas na łonie przyrody w pięknym 40-hektarowym parku, ale też takich, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na przykład na temat muzyki, ponieważ jesteśmy właścicielami drugiej pod względem wielkości kolekcji historycznych fortepianów. Stworzył ją wiele lat temu dyrektor Filharmonii Pomorskiej Andrzej Szwalbe. Andrzej Szwalbe stworzył razem z Beniaminem Foglem kolekcję 50 fortepianów. Odpowiedział na apel ówczesnego Ministerstwa Kultury z prośbą o ratowanie instrumentów znajdujących się w prywatnych rękach, z którymi właściciele nie bardzo, szczerze mówiąc, wiedzieli, co zrobić. Zaczął je odkupywać, pozyskiwać, pomagał mu w tym jego ówczesny pomocnik, obecny emerytowany profesor Beniamin Fogel. Na początku te fortepiany można było oglądać w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, ale w pewnym momencie jednak okazało się, że jest ich tak dużo, że po prostu Straż Pożarna zabroniła dalszej ekspozycji tych fortepianów. Andrzej Szwalbe zaczął więc szukać miejsca, w którym te kolekcje mógłby umieścić i wpadł na pomysł, by zrobić to właśnie tutaj w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku. To druga pod względem wielkości kolekcja w kraju. Liczy około 90 instrumentów. Kolekcja znajduje się w przepięknym, barokowym pałacu, który kiedyś był własnością wojewody pomorskiego Pawła Michała Mostowskiego, do II wojny światowej z kolei własnością arystokratycznej rodziny Scheinborn-Alvensleben. Co ciekawe, po II wojnie światowej mieściła się tutaj szkoła dla niesłyszących. Kiedy restaurowaliśmy te instrumenty, też zależało nam na tym, żeby pokazać tę fonosferę XIX wieku. Czyli mamy fortepian z początku XIX wieku, mamy inną formę, bo fortepian stołowy z połowy XIX wieku, mamy w końcu fortepian należący do Zygmunta Noskowskiego z 1890. My znajdujemy się w tej chwili w Pałacu Starym, w którym znajduje się gro tej kolekcji. Tutaj znajduje się zaledwie fragment, bo jeszcze mamy instrumenty przecież w magazynach i w Nowym Pałacu. A skoro mówię o Nowym Pałacu, chciałbym też wspomnieć, że mamy tam warsztat Sommerfelda, miejsce, w którym udało nam się zgromadzić wszystkie instrumenty wyprodukowane w dwudziestoleciu międzywojennym w Bydgoszczy, bo warto wspomnieć o tym, że Bydgoszcz była bardzo mocnym ośrodkiem, tych firm było kilka. Najważniejszą jest właśnie firma wspomnianego przeze mnie Brunona Sommerfelda. Wyobraźcie sobie Państwo, że tak naprawdę był pewien moment, w którym ta fabryka produkowała najwięcej fortepianów w całej Polsce. Kolekcja to kolekcja głównie przedstawiająca przemysł warszawski, ponieważ to właśnie Warszawa w XIX wieku była tym głównym miejscem, w którym instrumenty były produkowane. Wówczas funkcjonowało w Warszawie około 20 firm, które zajmowały się produkcją fortepianów. W sali, w której znajdujemy się, z 6 fortepianów, 4 wyprodukowane zostały w Warszawie. To firma Woźnickiego, to firma Szczerbińskiego, instrument znajdujący się za mną. To instrumenty prostostrunne, instrumenty, które były niezwykle popularne właśnie w XIX wieku. Producenci i konstruktorzy fortepianów pracowali cały czas nad tymi instrumentami. W pewnym momencie zaczęły się pojawiać fortepiany już o naciągu krzyżowym i takim fortepianem jest fortepian Zygmunta Noskowskiego, wyprodukowany przez znakomitą firmę Krala i Zeidlera, oczywiście firmę warszawską. I kiedy podjęliśmy decyzję o rekonstrukcji fortepianu, od razu wiedzieliśmy, że to będzie właśnie fortepian Zygmunta Noskowskiego. Wyprodukowany w znakomitej firmie Krala i Zeidlera, nazywanej polskim Pleyelem. Instrument został odrestaurowany, trwało to pół roku, ale rzeczywiście było warto. Pokażę Państwu też specjalną plakietę informującą o tym, jak to się stało, że ten fortepian trafił do Zygmunta Noskowskiego, ponieważ był on darem Społeczeństwa Warszawy dla Noskowskiego.
Tutaj mamy napis Zygmuntowi Noskowskiemu w 25-lecie działalności kompozytorskiej, rok 1890, Rodacy. Jednym z najstarszych i najciekawszych instrumentów tej kolekcji jest to pianoforte Johanna Friedricha Martiego, wyprodukowane na początku XIX wieku w Królewcu. Ten instrument jest o tyle ciekawy, że przypomina jeszcze klawesyn i zdarzało się rzeczywiście, że na początku montowano te mechanizmy fortepianowe w skrzynie od klawesynów, ale też ma dwa dodatkowe rejestry. Jest to rejestr janczarski, tak zwana kapela janczarska. Pod deską rezonansową znajduje się specjalny młotek, natomiast w skrzyni znajdują się dzwoneczki i można wykorzystać to do nagrania marsza tureckiego Mozarta. Pokażę Państwu, jak to wygląda. Ten fortepian ma 5 pedałów i teraz uwaga, mamy tutaj taki efekt. Kolejnym natomiast bardzo ciekawym urządzeniem w tym fortepianie jest rejestr fagotowy. Jest to taka specjalna dźwignia z podklejonym pergaminem. Używając dźwigni kolanowej podnosimy, opuszczamy w zasadzie te dźwignie do strun i otrzymujemy brzmienie, no niedokładne, ale brzmienie rzeczywiście fagotu. To są bardzo rzadkie rzeczy. Warto wspomnieć, że Beethoven miał podobny instrument, wyprodukowany oczywiście przez innego producenta, ale to kiedyś było bardzo modne i bardzo popularne. Oczywiście fortepiany pionowe, fortepian Tomkinsona właśnie z takim pionowym układem strun, tak zwany kabinet. Co ciekawe, tam klawisze połączone są z młotkami, drewnianymi listewkami zwanymi abstraktami, ale mamy też leżącą żyrafę. Nigdy nie mieliśmy takiego fortepianu i kiedy pojawiła się okazja zakupu tego instrumentu, co ciekawe, w komisie meblowym w Gorzowie Wielkopolskim, od razu zareagowaliśmy. Tak naprawdę są tylko 3 instrumenty tej firmy na świecie. Jeden w Sztokholmie, drugi w Kopenhadze, trzeci w Ostromecku. Na tym instrumencie już koncertu nie zagramy, ale z drugiej strony ważne jest to, że mamy go w ogóle w kolekcji. Przy okazji tych instrumentów, które Państwu pokazujemy, instrumentów, które wyglądają jeszcze jak klawesyny, czy instrumentów pionowych, takich jak ta leżąca żyrafa, warto wspomnieć, że w naszej kolekcji znajdują się także fortepiany stołowe. Dlaczego stołowe? Bo przypominają po prostu stół, mają 4 nogi, mają inaczej ułożone struny. Były bardzo popularne praktycznie do końca XIX wieku. Kilka takich mamy, ale taką perełką jest fortepian Jakoba Bernarda Wiśniewskiego, wyprodukowany przez bydgoszczanina mieszkającego w Gdańsku. Taki instrument też mamy w swojej kolekcji. W ciągu ostatnich 12 lat mojej pracy tutaj w Ostromecku pozyskałem do kolekcji ponad 20, około 25 instrumentów i ten fortepian, przy którym w tej chwili stoję, obrazuje jakby bardzo ciekawą historię, jak te instrumenty do nas trafiają. Aczkolwiek mówimy już, że nie przyjmujemy instrumentów z bardzo prostej przyczyny. Nie mamy po prostu już miejsca. Ale tutaj rzeczywiście właściciele tego instrumentu, mieszkający nieopodal w Chełmie, przejeżdżali przez Ostromecką, podeszli tutaj do nas do pałacu, zapytali się, czy chcielibyśmy adoptować ten fortepian. Udało się. Obejrzeliśmy ten instrument rzeczywiście. Podjęliśmy decyzję o tym, że bierzemy go i ten instrument od ładnych paru lat jest tutaj z nami w pałacu. To instrument świetnej firmy z Królewca. Instrument nie grający, ale stanowiący dla tej rodziny bardzo ważną pamiątkę. Tak naprawdę myślę, że gdybyśmy nie wzięli tego instrumentu, no los jego byłby przypieczętowany, bo kto chciałby 150-letni fortepian, który na dokładkę nie gra, ale za to niestety zajmuje dużo miejsca. W ciągu ostatnich 5 lat udało nam się odrestaurować 4 instrumenty. To, że mamy 4 instrumenty, dało nam tę możliwość, że możemy na każdym z tych fortepianów tak naprawdę zagrać koncert. I kiedy w tym roku rozpoczynaliśmy rok Andrzeja Szwalbe, Łukasz Ojdana, który inaugurował ten rok, przy okazji też premiery fortepianu, który sprezentowaliśmy Andrzejowi Szwalbe, zapragnął zagrać ten koncert na 3 instrumentach i byliśmy w stanie te 3 instrumenty po prostu mieć. Więc zależy nam na tym, żeby muzycy grali na tych fortepianach.
nie zamykamy się w żaden sposób. Salon Zygmunta Noskowskiego z jego fortepianem jest cały czas otwarty dla każdego.